Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, w tę niedzielę zesłania Ducha Świętego. Jesteśmy dzisiaj jak pierwszy Kościół w Wieczerniku, gdzie Chrystus udziela nam tego daru. Ale słuchajcie, jakaś taka mocna refleksja mi dzisiaj towarzyszy, że dzięki temu, że przyjmujemy Ducha Świętego, nie stajemy się lepszymi ludźmi, lepszymi od innych. Duch Święty uzdalnia nas do bycia lepszymi dla innych. Duch Święty nie czyni nas wyjątkowymi w Kościele, czy Duch Święty nie czyni nas, przyjęcie tego daru nie wprowadza nas w jakieś, do jakiejś kasty lepszych, ale Duch Święty prowadzi nas do tego, abyśmy zawsze byli lepsi dla drugiego człowieka, otwarci na drugiego człowieka. Wiele mi mówi to, słuchajcie, choćby kiedy w dziejach apostolskich czytamy o tym, że Paweł próbował znaleźć otwarte drzwi Kościoła w Jerozolimie po swoim nawróceniu i nie znalazł tych drzwi. A z drugiej strony, parę wersetów później w dziejach apostolskich czytamy o Piotrze, który został wysłany do pogan, do domu Korneliusza, gdzie dom Korneliusza nie miał chrztu z wody, a zostali ochrzczeni w Duchu Świętym i przyjęli Piotra jakże serdecznie, jakże otwarcie. Nie mieli chrztu, ale otrzymali chrzest w Duchu Świętym. Byli lepsi, Duch Święty uzdolnił ich do tego, aby przyjęli Piotra, aby przyjęli Kościół. Uzdolnił ich do tego, aby byli lepsi dla innych. Kościół w Jerozolimie był zamknięty na Pawła, bo może czuł się lepszy od innych, a nie lepszy dla innych. Przyjmijmy dzisiaj dar Ducha Świętego i nie czyńmy siebie lepszymi, ale pamiętajmy, aby być lepszymi dla innych, że Duch Święty nas uzdalnia do tego, abyśmy byli lepszymi dla innych. Tego sobie i Wam, kochani, życzę. A już jutro o 20:00 projekt Józef. Rozpoczynamy 3 dni, piękne 3 dni w Kaliszu. Bądźcie z nami na YouTubie i w Radiu Profeto. Niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.